Wydawnictwo Chcesz Zobaczyć przedstawia opowiadanie Pawła Krzywickiego Król w kuchni. Czyta Marcin Krzywicki. Dawno temu żył sobie król. Ani dobry był to król, ani zły. Taki sobie był. Rządzić mu się czasem chciało, a czasem nie chciało. Polować nie lubił, a wojować jeszcze bardziej. Nic z takich królewskich rzeczy mu się nie podobało. Lubił za to chodzić do kuchni. O tak, w kuchni było ciepło, pachniało przyprawami, pieczonym mięsem i chlebem. Król a to pożartował z kucharką, a to opowiadał nadkucharzowi kawały, a to ukroił sobie kawałek ciepłego chleba, a to zjadł łyżkę maku utartego z bakaliami i miodem, a to z pieczonego prosiaka odkroił sobie kawałek i z sosem zjadł. W końcu, nie bacząc na uwagi dworzan mówiących nie godzi się, miłościwy panie, nie godzi, postanowił, że nauczy się gotować. Codziennie schodził do kuchni i pod nadzorem kucharek i kucharzy próbował przygotować jakieś potrawy. Ale za co się nie wziął, to nie wychodziło. Kiedy upiekł chleb, był on tak twardy, że nadawał się tylko do zrzucania na głowy atakujących zamek zbójów. Skomponowaną przez króla sałatkę mógł zjeść tylko koń, a i to dostał takiej kolki, że obawiano się o jego życie. Pieczony prosiak był tak gorzki i spalony, że psy, które go zjadły, wyły żałośnie przez dwie noce. Król jednak śmiał się z tego wszystkiego i uważał, że to zabawne. Nadal próbował gotować ku rozpaczy kucharek i kucharzy i przerażeniu kuchcików, którzy musieli szorować przypalone przezeń garnki. Pewnego dnia król znowu wszedł do kuchni i pełen zapału spytał: to co dzisiaj upichcimy, moi drodzy? Wszyscy w kuchni podnieśli oczy do sufitu i spojrzeli po sobie. Nadkucharz, żeby jak najmniejsze szkody król w kuchni poczynił, postawił przed królem miskę z mąką, dzbanek wody i powiedział: niech król ciasto zagniecie. Król wziął się do roboty, ale jakoś mu się nie kleiło, więc zażądał jeszcze jajek i cukru, bo to lepkie. Albo nie, soli, bo od cukru mi w brzuchu burczy. Wymieszał to wszystko, uformował z ciasta bochenek i zawołał kucharza. Ten tylko westchnął, widząc, ile się artykułów spożywczych zmarnowało, i żeby króla czymś zająć, kazał mu ciasto wałkować, potem znowu zagniatać, potem zwinąć i rozwinąć, potem znowu rozwałkować. Po pewnym czasie znudzony i pozostawiony sam sobie król ukręcił z ciasta wałek, gruby na dwa palce i zupełnie nieforemny, jak ten wąż, co się grochu nałykał. Potem z nudów pokroił go na kawałki. Kiedy kucharz długo nie przychodził, bo wybierał właśnie gęsi od kmieciów, król wrzucił to wszystko do wody gotującej się w garnku obok. Wszyscy dookoła coś mieszali. Zupy, sosy. To i on zamieszał. Wszyscy próbowali, czy dobre. To i on spróbował. I zawołał: udało się! Sami spróbujcie! Podeszli wszyscy. Podszedł też i kucharz. Co to jest, królu? No, to co kazaliście mi zrobić. Sam nie wiem. Kucharz, nie chcąc się narażać dalszymi pytaniami, spróbował pływających już na powierzchni bobków. Królu, zawołał, to doskonałe, że też nikt na to wcześniej nie wpadł. Wszyscy w kuchni zaczęli bić brawo. Król rozpromienił się, spojrzał dumnie po zebranych i nakazał nagotować więcej tego czegoś i podać do wieczerzy. Od tej pory zaczęło się eksperymentowanie, z czym to coś zjeść. Okazało się, że jest dobre niemal ze wszystkim. Król postanowił też nazwać to coś. Głowił się 3 dni, aż w końcu wymyślił mąkojajon.
Nie brzmiało to zbyt wykwintnie, to też gramatycy królewscy poddali ów pomysł rozbiórce semantycznej i sofistycznej. Uśrednili i w końcu, po 2 tygodniach dyskusji, awantur, pyskówek, z których jedna zakończyła się zrzuceniem najmłodszego gramatyka zwierzy, ustalono nazwę Makaron. Król, dumny z sukcesu makaronu, nadal próbował gotować, ale już nigdy nie udało mu się nic równie smacznego wymyślić. Chleby nadal nadawały się na pociski do katapult, ciasta wyglądały jak opuszczone dawno chałupy, a mięsa jak ich dawno zmarli właściciele. Po otruciu połowy psów gończych i jednego parobka obżartucha, król zaprzestał całkowicie gotowania i zajął się projektowaniem młynów, wiatraków i machin latających. Ale to już zupełnie inna historia.